Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie 25 lutego o poranku, w drugą niedzielę czasu pasyjnego. I witam Was Bożym Słowem, które zostało na ten dzisiejszy świąteczny dzień wyznaczone. A czytam je z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału, gdzie w 6 i w 7 wierszu tak jest zapisane. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił. Natomiast drugi werset, który pragnie nam towarzyszyć w dniu dzisiejszym, czytam z Ewangelii Jana. W 14 rozdziale, w 26 wierszu tak jest zapisane. Jezus mówi, Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. No właśnie, moi kochani, pamiętamy o tym, co Bóg nam powiedział? Czy pamiętamy o Jego prośbach, o Jego zaleceniach? Czy dotarło do naszych uszu Jego błaganie? Miłuj bliźniego swego. Pamiętaj o mnie. Chciej odnaleźć w moim słowie pocieszenie, zrozumienie i głęboką wiarę, że ze mną możesz wszystko. Wczoraj, moi kochani, minęła druga rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Giną tam niewinni ludzie, kobiety, dzieci, osoby starsze, bezbronne. Podobnie na Bliskim Wschodzie także giną kobiety i dzieci, niewinne osoby. Pamiętamy o miłości. Pamiętamy o miłości względem bliźniego. Potrafimy szanować drugą osobę. Potrafimy nieść pomoc, jesteśmy otwarci? Myślę, że w głębi serca tak, ale czasami w pewnych momentach o tych jakże ważnych sprawach jako ludzie XXI wieku zapominamy, ponieważ biorą górę inne wartości. Ale my, poszczególne jednostki, poszczególne osoby, chcemy kochać, chcemy miłować, chcemy szanować. To prawda, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Ale my, moi drodzy, mamy wpływ na to, jak kreujemy naszą rzeczywistość, która dzieje się wokół nas, wśród naszych najbliższych, wśród naszych ukochanych. Pamiętajmy, kropla drąży skałę. Zacznijmy miłować, kochać i szanować się nawzajem. A wtedy Boże Słowo, moi kochani, jeszcze mocniej rozkwitnie, tak jak zbliżająca się wiosna, która już wychyla się zza chmur tych ciężkich zimowych i deszczowych. Przebija się przez promienie słoneczne i sprawia, że jest już cieplej na twarzy i w naszym sercu, a na ustach pojawia się uśmiech. Bóg pragnie, abyśmy pamiętali o miłości, o Jego Słowie. Bóg pragnie, abyśmy się szanowali, abyśmy, moi kochani, mieli zawsze w sercu te wszystkie rzeczy, które On nas prosił od tylu set lat. Miłuj, kochaj, szanuj, uwierz, zastanów się, pomyśl, czy nie krzywdzisz najbliższych i ukochanych? Chciejmy, moi kochani, przeżywając drugą niedzielę czasu pasyjnego, wyjątkowego czasu, który jest darem, który jest dla nas łaską, przeżywać w pełni miłości, w pełni dobroci, odczuwając Bożą miłość, Bożą łaskę, ale także obdarowujmy się miłością i tą łaską z innymi. Dzielmy się nią. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy została jeszcze zapisana przepiękna myśl, wręcz apel Johannesa Rała, który zmarł w 2006 roku, a napisał on kiedyś tak. Powiedzcie swoim dzieciom, że wasze życie zawdzięczacie Bożej woli życia. Powiedzcie im, że waszą odwagę zapożyczyliście z ufności Bogu. Powiedzcie im, że w waszej rozpaczy doznawaliście pocieszenia w obecności Stwórcy. Powiedzcie im, że stoimy na ramionach naszych matek i ojców. Zatem, moi drodzy, dzieląc się miłością, będziemy tej miłości, szacunku, wzajemnego zrozumienia uczyć tych naszych najmłodszych i ukochanych, nasze dzieci, nasze wnuczęta. To ziarenko zasadzone w ich sercach wyda kiedyś obfity plon. W taki sposób możemy zmieniać rzeczywistość. Chciejmy dzielić się dobrocią, chciejmy dzielić się miłością. Bądźmy wzorem do naśladowania dla naszych dzieci, dla naszych ukochanych. Otaczajmy się zrozumieniem i poszanowaniem, bo one
Te najmłodsze, nasze pociechy, nas obserwują i czerpią z nas przykład. Bądźmy przykładem dla innych, a my, moi drodzy, pamiętajmy, że naszym przykładem, najwspanialszym wzorem jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Niech On nam wszystkim błogosławi. Niech przepełnia ten dzisiejszy dzień swoją łaską i dobrocią. Odczuwajmy Jego miłość, Jego bliskość, Jego dobroć. Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia, bo On tego pragnie. Bożego błogosławieństwa, moi kochani. Wszystkiego, co dobre Wam życzę. Przepięknej niedzieli. Pięknego, dobrego czasu pasyjnego. Zostańcie z Bogiem. Serdecznie Was pozdrawiam z Kuczborka. Wszystkiego, co dobre. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.